W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie nowych przedmiotów, które powróciły i chodzi tu o bronie z ubocza. Jeżeli chcecie więcej challenge'ów, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, no i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Evela. Tak jak mówiliśmy na początku, w dzisiejszym odcinku możemy używać broni tylko z ubocza, czyli lecimy na naszą miejscówkę, szukamy karabinu i szukamy minigana. Jako, że te rzeczy wróciły do gry, a ubocza nie ma, to będziemy mogli znaleźć jakąś broń i będziemy mogli ją ulepszyć na stanowisku ulepszeń. Kiedyś to było niedostępne, a teraz okazuje się, że można coś takiego zrobić, ale problem jest w tym, żeby właśnie te bronie znaleźć. Evela ma dużo szczęścia, więc ona prawdopodobnie to znajdzie, a ja pewnie będę biegał bez niczego. A jednak, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Dobra, ja lecę na naszą miejscówkę. Tu jest dużo skrzynek i dużo matców, także mam nadzieję, że mi się właśnie poszczęści, tak jak powiedział Rafa. No ja już mam, Evela, ja już mam brońkę. Ja mam pierwszą skrzynkę i niestety, ale w pierwszej skrzynce nie ma. Od razu tutaj już wyrzucę te rzeczy. Wezmę sobie wędkę może na później. Evela, czy ja ci mówiłem, że ty masz szczęście? Tak. Bo wiesz, co się okazało? Ja mam szczęście większe, dlatego że mam już dwie bronie. Ale ja mam już skrzynkę i teraz też mi coś wypadnie. Uwaga. Mam złotą, legendarną, nową broń. Ona jest tylko legendarna? Nie, właśnie różne rodzaje. Także Evela ma większe szczęście, bo ona oczywiście znalazła złote. I tak, możemy używać tylko tych dwóch broni. I ja sobie kupuję leczenie z automatu. Także możesz ty sobie też przyjrzeć Evela i sobie kupić. Dobra, ja na razie tutaj tą naszą miejscówkę przepatrzę. Także musimy zbierać maksymalnie maców, maksymalnie wszystkiego, żeby tą gierkę ugrać. Strefę mamy po prawej stronie mapy, także no, trzymajcie za nas kciuki. Ty już masz karabin i minigana? Tak, ja mam karabin i minigana, dokładnie tak. Ja w ogóle nigdy nie używałam tej broni, więc ja muszę... Jakie to jest dziwne, ja w ogóle sobie parasol tutaj wzięłam pod ten sam wzór. W sumie tak jak Evela mówi, ona jeszcze tego wszystkiego w ogóle nie używała, bo Evela w drugim chapterze w ogóle w Fortnite nie gra. Dopiero po jakimś czasie ją namówiłem, żeby właśnie... Ej, wydaje mi się, że tu ktoś... A nie, to ta broń się tak... tucze. Także ja Evelę namówiłem, żebyśmy nagrywali i już Evela, no, ma trochę gorzej. O, w sensie, bo nie zna tych broni. Ale one są fajne, czy jak je oceniasz? No, one się przegrzewają, one dosyć dużo biją, są w miarę celne, w sensie w miarę, ale no nie ma shotguna na przykład takiego, więc no tymi brońmi będzie mega ciężko ugrać. Czyli musimy na daleko, ale minigun, jak podejdziesz do ziomka na blisko, to go tam... robisz. Właśnie w sumie Evela ma rację, ale ja na samym początku myślałem, że tutaj się amunicja nie kończy, a jednak się kończy również w tych broniach, także to jest trochę słabe, no ale no, jest jak jest. Ja nazbierałam z tego wszystkiego 1000 cegły nazbierałam. No ja na tą chwilę mam 400 maców, także Evela tutaj ostro przymacowała. A może jakiegoś skybase zaraz zrobimy z tą bronią? Moglibyśmy zrobić, ale wydaje mi się, że te bronie na daleko są słabe. Przecież ten karabin ma daleki zasięg, czy nie? No to jak każdy karabin, no ten karabin, nie będziemy skybase za tutaj robić. Po prostu musimy to ugrać, ale fajnie by było mieć jeszcze jakieś ryby, tak myślę, żeby w razie czego uciekać do strefy. To idziemy na łowienie, czy nie? Ja mam samochód, mogę samochodem przyjechać po ciebie, chcesz? Możesz przyjechać. Ja potrzebuję amunicję do tego. W ogóle, czy tu jest to samo ammo, czy mi się wydaje? Chyba wygląda na to, że tu jest dokładnie... A, chociaż nie. To nie jest ta sama amunicja do tego. No, nie ta sama. Tu wchodzi mała, a tu wchodzi taka, dobra. Zapraszam do mnie. A może chodźmy połowić, co? Ty, ja nie zginę? Mam nadzieję... Myślisz, że ktoś mnie zauważy tu? Evela, ty trolu. Jesteś trolem. Muszę ci to powiedzieć, jesteś trolem. Ej, znalazłam taksówkę tam z bingo. W Pico nie znalazłam, a patrz. Mam potki, chcesz, a nie, bo ty potrzebujesz życia, ty nie mam nic. Rybki musimy, a ty strefa już idzie. To jedziemy, ajajaj, chodź. Ajajaj, no musimy jechać do strefy. A nie, w sumie ja mam ten, dezodorant, proszę bardzo. A możecie napisać w komentarzu Evela troll. Ale to nie ja w ciebie wjechałam, tylko ty wskoczyłeś mi przed koła. No ale ty kierowałaś, a to kierowca ponosi odpowiedzialność. Ja szedłem na pasach. Nie, właśnie nie przechodziłeś po pasach, także sorry. Przechodziłem po pasach. Przechodziłem. Chodź tutaj na grotto, później się wyrzucimy tymi, armatą się wyrzucimy. I w ogóle swoją drogą mam fajny pomysł na przejście do kolejnej strefy. Wy być może się domyślacie, na TikToka dałem fajnego TikToka, jak to zrobić, ale no to zobaczycie. Typy tu są. Ej, widać ich. 25. Dobrze, Evela, podchodzimy. Uważaj na tego ziomka. Dobra, aha, bo tu jest jeszcze bot. Evela, idziemy, chodź na nich. Uważaj na tego bota. Evela, chodź. Idę. Bot mnie podjeżdża. Bo dawaj bota. No ale pytanie, gdzie tamten ziomek zaraz jest, nie? Zaraz to porobimy. Mam splasha, chodź rzucam. Dawaj go z tego, z kill-offa.
Dasz radę wziąć kartę? No, za wędkę. Także weź kartę i lecimy sobie do sejfu. Tylko tu gdzieś może być jeszcze ziomek, więc musimy na nich uważać, bo oni tu gdzieś się mogą kampić. No ale trzymajcie kciuki, żeby tak nie było, bo jeśli tak jest, no to mamy troszeczkę problem. Ale za to mamy cały sejf i będzie na ulepszanie. Czekaj, bo oni tu mogą kampić, wiesz? Obyśmy przeżyli to. Czy my... Ej, jak strefa daleko! My nie dolecimy. Wiem, zrobimy Ewela ten trik. Zrobimy ten trik. Ja w ogóle mam dużo ammo, ale ja mam najlepszą tą broń nową. Ja mam dużo jump padów. Chodź tutaj do mnie, chodź, chodź, chodź. Ale bronie są, co? No bronie są ostre tutaj. Zabierzmy wszystkie te macy, nie macy i lecimy, lecimy. Ja mam w ogóle świetny pomysł, jak przejść do strefy. Także Ewela, teraz musisz się skupić, ponieważ będziemy używać triku, który wrzuciłem niedawno na TikToka. Także chodź do mnie. Leć w stronę urządzenia zagłady. Otwórz sobie spadochron. No. Tylko pytanie, czy to się uda, czy to się nie uda? Bo tutaj, czy jest tutaj działko z tej strony? Dobra, uda się, Ewela, uda się. Oj, to się może udać. A czemu jestem tak nisko, a ty tak wysoko? No bo ja otworzyłem sobie tak jakby w najwyższej części tego wszystkiego spadochron. Ewela, chodź tu szybko do mnie. I teraz tak, pamiętaj, że tu jest działko. Ja nie oglądam. Oglądałam TikToka, przyznaję się, ale zapraszam was na mojego TikToka. Musisz użyć jumpada, wlecieć w środek w tą energię, ona cię wybije i musisz wsiąść do tej armaty, co byliśmy od razu i wybić się przez strumień powietrza. Ja idę ci to zrobić. I co mam zrobić? No lecimy do strefy, tylko czy to w ogóle wyjdzie? O, ale jesteśmy wysoko, przynajmniej ja jestem tak wysoko. Ja też! Ja mam spadochron gdzieś otwierać? Właśnie teraz pytanie, czy... Dobra, ja już jestem w strefie. O nie! O nie, ej, nie mogę użyć nic, Ewela. Leć tak jakby, trzymaj sobie później do prawej strony. Co tu się dzieje? Nie mogę użyć. Nie. Dasz radę, dasz radę. Szybciej. Ty spadłeś na jumpada. Nie spadłam, ja spadłam na drzewo. Ja mogłam sobie jumpada, ja w ogóle nie wiem, co ja miałam zrobić. Dobra, lecimy. Trzymajcie kciuki, widzowie, żebyśmy doszli. Miałam pada, mogłam otworzyć, ja myślałam, że nie wiem, co ja jestem teraz nieśmiertelna, czy coś takiego. Dwa zrzuty tu są, musimy stąd uciekać jak najszybciej i musimy tą wyrwę jak najszybciej również zabrać i uciekać stąd i się zabudować. I w ogóle wszystko, co możliwe, 14 osób zostało. Ja ten, uleczę się apteką. Tał się tak nawalają, dawaj ich. Bierzemy tą wyrwę. Dobra, ja zabrałem tą wyrwę. Możemy na daleko ich bić, jak chcesz. Ale napocone to wszystko, widzowie. Tu mamy kolejny jumpad. W ogóle dużo wie... Chodź za mną. Co to było? Oparzyło mi rękę i tak jakby... Aha, dobra. Ja nie wiedziałem, co to jest. Tutaj jest wyrwa. Jest dużo więcej wyrw z tego, co widzę i dużo więcej jumpadów. Wszędzie są porozstawiane jumpady. Plus ja mam jumpada. Plus Ewela ma jumpada. Ta broń ma taki dziwny głos, nie? Tak, właśnie. To się wydaje tak, jakby ktoś się skradał do nas, a tak nie jest. Po prostu. Śmigłowiec. Gdzie on dokładnie? O, tam jest typek u góry. I to ma pierwszy strzał, ale to jest słaby nadal. O, 30. Ty, w sumie 30 na daleko to jest dużo. A ciekawe jak miniganem tam. Biało, biało ma. Doleci tam minigun? Tak, dolatuje, no. Uch, jak się wystraszyłem. Oni muszą, oni mają, nie mają strefy, muszą iść. Ta, jeszcze ktoś po prawej ze strefy, to jakby. 8 osób tylko, dawaj tych tam. Oni się tam nawalają, czy co oni tam robią? Ej, oni poginą chyba, gubi się w burzy, jakiś YouTube. 22 dostał. O, leży. I tu na lewo dostał ode mnie. Leży, leży. Pięknie, Ewela. Ej, tu jest kolejny. 30 dostał, nie wiem jak. O, właśnie, to ten. O, dobra, dostał również. 35, ono malutko. Dawaj go, dawaj go. Dobra, leży, pięknie. Ej, mityczne rzeczy tu są, choinka. Oni w ogóle maców nie mieli, no co za skam. 20 dostał. Za krzakiem jest. Dobra, 30, uważaj, bo oni też biją. Nie mam maców. A drugi uważaj, bo tam... Dobra, dostał. Dawaj tego drugiego na prawo. Ta. 40... Wow, ej, to bije po tyle? Uważaj od tej prawej strony, bo oni zachodzą nas. Ale ten jeden jest od prawej, a drugi od lewej. Uważaj na tego ziomka, bo podchodzi cię. Ej, Ewela, podchodzi, podchodzi. Nie widzę tego ziomka tamtego. Jeden jest na mieście, tym się zajmijmy tu. Dobra, biało, 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 leży. I mocne te brońki są. On poszedł na miasto, chodź do tego na razie tutaj. I tamtego możemy pomęczyć z minigana. Co ty na to? Dobra. O, złota brońka, bierzemy, bierzemy. Teraz uwaga, bo rakietnicą będzie tutaj do nas walił. Ej, to nasze pierwsze podejście, także. Jest dobrze, nie? Ej, a czekaj, ja go wyciągnę wyrwą. A ty będziesz do niego biła z dołu, dobra? Miniganem? No, tylko nie chodź ze mną. O, jest, 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 tam. 26 dostał. Gdzie dokładnie? Zaznacz. Czekaj, mam nalot. Wyciągłem go, czy nie? Tak, wyciągłem, bij do niego, jest w powietrzu. Nie mogę. Nic nie mogę. Chociaż on wcale nie bije dużo, no. Od lewej, dobra. On ma podkę zdjętą. Widzisz go? Tu gdzieś był, ale...
Teraz... O Jezus, o Jezus. No uważaj. Nie wiem, gdzie on jest. No chłop, co się kampi, to ja nie mam pytań. On jeszcze dobry, chociaż ja mam 3 apteki to. Chodź, Ewela, do mnie. Wywalił mnie z tego. No, wywalił się do strefy. I mogę go wyciągnąć znowu, jak chcesz. Nie. Uważaj, bo on tam jest nadal. Nie ma go. Jest tu. Musisz... Ej, tu jest, jest. Dobra. Mało, mało, mało. Dobra, i o to chodzi. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał.